Czołem. Dobra, powiedzcie, czy mnie słychać, bo dzisiaj z problemami mam trochę stream. Najprawdopodobniej nie będzie dźwięku w samej grze. Kloszardzi. Dobry wieczór. Tak, nie będzie chyba dźwięku w samej grze. Nie wiem dlaczego. Chociaż powiedzcie mi, może coś słychać. Jak zbieram te lampiony. O, jest! Ninja! I grubasek też przyszedł, gruby Jamo. A słychać w grze też? Podskoki Brusa? Czołem, czołem. No, gry właśnie nie słychać. Przepraszam was za to. Nie wiem o co chodzi. Próbowałem to zmienić, ustawić i mi się nie udało. Znaczy, mam jeszcze jeden pomysł, jeżeli mi. Pozwolicie zerknąć szybko na jedną rzecz. Może mi się uda to zmienić. Z jakiegoś powodu nie widzi karty dźwiękowej w tym emulatorze Atarynki, którego teraz używam. Dobra, poczekajcie sekundę. Top, 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 top. Może to tutaj zmienię? Nie. No nie uda mi się chyba tego dźwięku naprawić. Dobra, będziemy grać bez dźwięku, dobra? Musicie sobie dokładnie dorabiać tu ptanie i tak dalej. Czekajcie, bo ten ninja już sobie poszedł z grubym jamą na dół. Nie będę im skakał na głowę, więc zrobię taki trik. O! Haha! Ciach. Dobra, ninja precz. Przed jamą będziemy uciekać cały czas, bo on ma dobry wyskok. Z półobrotu wali Brusa. No i jest generalnie twardzielem. Ninja to mięczak. O, zna takie sztuczki też, że potrafi sobie przelecieć przez ścianę. Dobra. Pozbyliśmy się tych dwóch geniuszy na chwilę. Nie, to jest. Dzisiaj emulujemy, ogrywamy wersję atarynkową. To nie jest amigowa gra. Tak wyglądała gra na Atari 65XE z magnetofonem XC12. Oh no, that's not good. Niedobrze. Trudno. Zoom. Jedno życie to tam. Się jakoś obejdziemy bez niego. Taka ciekawostka. Wiecie o tym, że nie trzeba było zbierać wszystkich lampionów w grze? Ja nie wiedziałem. Zawsze jak ogrywałem Brusa, to zbierałem po prostu wszystkie lampiony jak leci. Tak na wszelki wypadek. A w ogóle przed streamem przygotowywałem się. Czytałem trochę o historii. Czy tu w ogóle jakaś jest, bo chciałem w ogóle znaleźć imię tego zielonego, grubego. Jamo, tak jak mówiliście. I ciekawostka. W instrukcji napisali na różne platformy, ile gra się wgrywa. I na Atari wgrywała się 4 minuty.
To było głupie. Niedobrze, mam tylko dwa życia. Muszę być bardziej ostrożny, bo tutaj jak skuszę, to będziemy zaczynać wszystko od początku. O co chodzi? Ej. Będziemy chyba zaczynać wszystko od początku. Okej, no dobra. To było trochę głupkowate. Nie wiem, czy z jednym życiem przejdę. No, jedno życie mam. No, ja pamiętam, że tam jest kilka takich durnych plansz w tej grze, gdzie naprawdę będzie ciężko, więc nie wiem, czy sobie to jakoś ogarniemy, czy nie. Dobrze, stresuję się tą grą trochę. Dawno w nią nie grałem i nie pamiętam planszy. Dobra, podejście numer dwa. Zoom. Okej. Wkurzę się jak w ostatniej planszy. Stracę to ostatnie życie. Wstyd tylko przyniosę. Kurczę, może bezpieczniej będzie, póki jestem tutaj, zacząć od nowa. Jak myślicie, zacząć od nowa? Czy próbujemy z jednym życiem całą grę przejść? A czekajcie, dobra. Widzę, że zastanawiałem się, dlaczego nie was, wasze komentarze nie widzę. Teraz zobaczyłem. Dobra, od nowa. Próbujemy od nowa przejść grę. Na szybko. I jeszcze raz. Z którego roku jest gra? Z 82, jeżeli się nie mylę. Albo 4? Coś takiego. Czekajcie. Świeżę sobie ten cały stream, żeby was widzieć na bieżąco. Bo nie widzę waszych komentarzy. Co jest grane? Dobra. Teraz powinienem wszystko widzieć, co piszecie do mnie na bieżąco.
A! Fajnie. Myślałem, że co plansza się resetuje zdrowie przeciwnika, a tutaj jeden cios i jamo poleciał. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Ach, wiedziałem, że mi na głowę spadnie. Pamiętacie, że w tą grę można było grać na dwóch graczy? Jeden sterował wtedy zielonym, a drugi sterował Bruce Lee, chociaż... O! Faktycznie, nie widzicie chyba gry, tak? Jesteście ciągle na pierwszej planszy? Czekajcie. A teraz? Działa z powrotem. Teraz ok, super. Dzięki, Marcin. Super. Dobra. Kara musi być zielony w stręciuchu. A, Bruce się trzyma tam od ninja, dwa razy dostał z miecza i nic. Dobra. Teraz ta głupia plansza. Muszę pamiętać, żeby skakać z samej krawędzi wobec tego. No co jest grane? Nie, słuchajcie, to jest bez sensu. Zbagowana jest ta gra. Dobra. Nie wiem o co chodzi. Nie mogę zdobyć lampionu. Dobra. Słuchajcie, zaczynamy jeszcze raz. Tak dalej pójdzie, to kurczę, wstyd. Planowałem tą grę dzisiaj przejść na streamie. No co wy gadacie, naprawdę? Nie. Lampę. Czytam komentarze teraz. Widzicie, bo mnie zmyliły te lampiony tutaj na powierzchni. Byłem przekonany, że lampiony miały tylko jeden kolor. Że one sobie tak po prostu migały, bo fajnie to wygląda. Ale wstyd. Dobra, czyli zbieramy białe lampiony. Rasistowskie to. Czyli są czarne lampiony złe, białe lampiony dobre. No wstyd. Jeszcze gruby mnie ciach, nie wiedziałem.
Jamo, spierniczaj gościu, bo widownia mi się denerwuje, bo zbierałem czarne lampiony zamiast białych. Ale widzicie, tak to jest, jak się gra na pirata. Gdybym przeczytał całą instrukcję, to bym wiedział, że trzeba zbierać tylko lampiony, które są w białym kolorze. A tak to ja, głupi kurczę, skakałem, nie zwracając uwagi w ogóle na kolor. A! To było głupie. Ale widzicie, gry na Atari nie wybaczały. Jeden błąd i koniec. Nie co to teraz. Save tutaj, save tam. Trzy poziomy trudności. Dobra. No, dziękuję bardzo. Nie, to teraz bułka z masłem. Przejdziemy raz, dwa, trzy całą grę. Ja nie miałem nigdy, wszystko to zawsze było. Gdzieś tam kaseta spod lady, nagrywana od kolegi, na jamniku przegrywana. O, zagadałeś mnie, Maciek, twoja wina, zginąłem. O. Ale to nic, dwa życia to jest tak dużo. Czy tu leci prąd, czy nie leci już teraz, jak wyłączyłem lampion? Chyba nie leci, dobra. A powiem wam ciekawostkę, bo ja sobie niedawno kupiłem na Atari kasetę z Ninją i mam oryginał. W czasach PRL-u, jak tam właśnie tutaj piszecie, w Peweksie nawet takich kaset nie było, a teraz chyba można znaleźć i na Allegro, na eBayu. Te kasety gdzieś się pojawiają. Nie no, lipa straszna. Poświęcam się teraz. I od nowa. Obiecuję wam, że to jest ostatni raz. Skupię się i nie czytam waszych komentarzy, bo mnie rozpraszacie. Nie no, będę czytał. Ja, faktycznie, były kasety Bass i Tedetki.
Ale wiecie co, powiem wam, że tak z czasów atarynkowych, to ja nie pamiętam, żebym chodził na giełdy przegrywać kasety. Nie wiem, jak to się właściwie wtedy robiło, pamiętacie? Jakoś bardziej tak właśnie faktycznie naprawdę to się przegrywało gdzieś na jamniku, dwukasetowcach i tak dalej. No bo jak kurczę, tak na giełdzie to przecież z godzinę trzeba byłoby stać, żeby głupią kasetę na Atari przegrać. Albo wymiany, właśnie, faktycznie, Marcin. Dobra, paszczowo, tak? Dźwięk. Tup, 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 tup. Ui. Tup, 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 tup. Tup, tup, tup. Tup, 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 tup,
Dobra, nie będę się już wygłupiał. Nie podoba mi się, że ci dwaj są na dole. No dobra. Wow. Tak, jama, nie rzucaj. To było dobre. Załatwił swojego. No i ta nieszczęsna plansza znowuż. Muszę jakoś to wymierzyć, żeby to razem z tym prądem w tym samym momencie było. A, uff. A nie, dobra, prąd się wyłącza przecież, jak zbiorę lampion. Czy to prąd, czy tam ogień, czy zwał jak zwał. Podaj link, Piotrek, jak znajdziesz, dobra? To inni też zerkną, co to za dokument. A ja sobie z miłą chęcią też obejrzę. O, chłopaki, co wy tak szybko siot? Spoko, teraz mamy jakąś dobrą pasę. To było bliskie. O, dzięki za link, Piotrek. Znowu się komentarze gdzieś chyba zamuliły.
Ty gdzie się da? Tutaj się otworzyły drzwi, dobra. No czekajcie, komentarze sobie odświeżę tylko od was. Planowałem Zorro też odpalić. W sumie to mogłaby być następna gra. Okej. No i co teraz? Muszę poczekać, aż to poleci w górę, czy jak? Nie wiem, czy da się przejść River Raid. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Utknąłem. O! Jej, zwycięzca. Propos River Raid ma taką fajną anegdotę. Kiedyś jeszcze za czasów PRL-u pamiętam, jak byłem z mamą gdzieś na dworcu PKP i stała maszyna do automatów z River Raid. No ja tam już wtedy miałem latarynkę i wymiatałem gdzieś tam, nie wiem, 30-40 poziom i mówię, no dobra, skoro jest tutaj maszyna, no to pokażę wszystkim tu, jak się gra w tą grę. A tutaj niespodzianka, jak się odpalało, wrzucało się pieniążek, odpalało się grę i gra startowała na poziomie 50. Takim super trudnym. I to było tak. O. Wiecie? Dobra, teraz muszę poczekać, aż te kolce zaczną. Te taśmy będą szły w górę. O. Pamiętam, jest tutaj taka plansza, gdzie te takie zygzaki na ziemi są jakby 4 albo 5 poziomów. Te zygzaki jakoś tak latają. Ile ja tam zębów straciłem na tej grze, na tym poziomie. Okej, dobra, co teraz? Chyba polecę tutaj po prostu w dół. Nie będę może przeskoczyć mógłbym. Spróbujemy w ten sposób. Dobra. Tak, Piotrek, no. O, ty tutaj? Co ty tu robisz? Zostaw mnie. Ci przeciwnicy tacy trochę nieogarnięci są na szczęście. Stoją jak takie pały.
i nięcień na głowę. I wracamy do lochów. Ej, stanąłeś już na tym. To było nie fair. Ale głupi ninja. Ale to lepiej dla mnie. Co tutaj? A! Dobra, nie spodziewałem się tego. Że ta taśma przyspieszy, tak? Głupie. Teraz boję skakać, te kolce wszędzie tutaj. Dobra, tutaj coś pamiętam, że to było tak, że to są trzy przejścia, ale nie wiem, czy w jakiejś kolejności się do nich wchodziło, czy nie. No trudno. Daj gościu, wracaj. Coś się otworzyło gdzieś. No dobra. Ale a biedny sumo przeteleportował się w złe miejsce. Stój tam, czekaj grzecznie. Chodźcie, zerknę, o czym mówicie. Takaś gra jest. Tutaj to stąd. Sorry, zaczytałem się. Wiem, że na Amidze była jakaś gra Titus the Fox. Nie wiem, czy to o tym mówicie. A, no świetnie. Dobra.
Dobra, to jest ta plansza, o której wam mówiłem. Jakiego życia nie zabrałem? Gdzie było życie? No dobra, muszę się napić. Stresuję się. Ale jak tutaj na dole? Tam nie ma miejsca, żeby coś. What? Nawet nie wiedziałem, że tam są jakieś życia do zebrania. Kurczę. Pomarańczowe ciastka? Ej. Chyba gramy w dwie różne gry. Jakiś tam ciastek nie widziałem. No dobra, żarty na bok. Ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę. Ludzie. Uff. Yin-yangi można było zbierać? Kurczę, nie wiedziałem. Zobaczę jedną rzecz, tutaj się. Głupi sumo. To akurat pamiętałem, że zawsze można na glebę upaść i oni cię nie uderzą wtedy. Czekajcie, muszę się. No dobra. Tu mnie żadne prądy nie łapią. Okej, już wiem chyba o co chodzi. Ale głupia plansza, jo. Czy to mnie dotknie, jak przeleci? A, dobra, nie jest źle. Nie, nie teraz. Czekam na odpowiednią okazję. Wow.
kolejne prądy lecą. Oja, oja, cio, 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 cio. To pamiętałem. Udało się. Słuchajcie, czy mam nadzieję, że się stream nie zawiesił. A, dobra. Nie wiem, czy było widać wszystko, czy jak przebiegałem, tam był, zawiesił się na końcu stream, czy nie? Uf, dzięki. Ciężko było. Dobra. Ej, patrzcie, mogę jeszcze raz zacząć grę. Dobra, zobaczymy, ile dojdę, jak daleko dojdę z jednym życiem. A, było widać włosa. Wow. Ej, chłopaki, jesteś na sterydach są. No dobra. Słuchajcie, i tak już jest. Która? 21. U mnie 21.15, u was pewnie 22.15. Będę kończył na dzisiaj. I pomyślę, jaką grę w przyszłym tygodniu postreamuję. I jak zawsze dajcie znać w komentarzach, jakbyście chcieli jakiś tytuł zobaczyć, dobra? Fajnie, dzięki, do zobaczenia.